Ostatnio przyjechałem z rundy podstawowej konkursu indywidualnego Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Reprezentant Francji Julien Epilard na koniu Dubaj. Ale też trudny parkour, ależ tu były emocje. Do tej pory tylko trzech bezbłędnych. Linie alternatywne. Tutaj pojechał jeden krok więcej. Ale teraz po łuku. I tu trzeba mocno napięć do podwójnej kombinacji stacjonata Auxerre. To jest bardzo trudne, było tu sporo błędów, ale tutaj koń musi mieć klasę i ma tę klasę Dubaj. Teraz ruch z wolnego najazdu i bardzo trudna linia. Skrócenie na 7,29 metrów do wysokiej bramki. O, i tu jedzie jedną więcej. Ta norma dzisiaj nie jest taka mocna. Można sobie na to pozwolić. Mur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I bardzo trudny szereg potrójny. Dwa oksery na pulę i potem stacjonata też na pulę. I jedenastka. I ostatni bardzo trudny zakręt. Na triple bar do stacjonaty szereg. Z bardzo krótkiego najazdu. Tutaj trochę ciasno. I zrzutka Francuza. Zrzutka Francuza. I już rozpoczęła się rozgrywka. Pierwszym w tej rozgrywce Christian Koukouk, potem jeszcze Michael van de Vleuten i Steve Gerda. 1, 2, 3, tak samo, tylko Auxerre zamiast stacjonaty. Teraz skrót na wieżę Eiffla, ta, która była skakana po rowie. Szereg potrójny BC na fulę. Nawrotka na stacjonatę, rollback, Christian Koukouk, 34 lata, drugi Igrzyska Olimpijskie i ten młody zawodnik, który nie tak dawno wygrywał na Kawaliadzie, reprezentant Niemiec na koniu, Schacker 47, świetnie rozpoczyna tę rozgrywkę, 38-34. Ależ tu, proszę Państwa, są emocje i te emocje były już w przebiegu podstawowym, w którym wystartowało 29 par. Jeszcze do tego wrócę. Na razie aplauz dla reprezentanta Niemiec. Zawodnik stajni Ludgera Berbauma i siwy Schacker. Lubi siwe konie Christian Koukouk. W Tokio jechał na fenomenalnym Mumbaju. Tam jeszcze od medalu był bardzo daleko. Na Mumbaju wcześniej zdobył srebrny drużynowy medal Mistrzostw Europy w Riesenbecku w roku 2021, bo to był taki rok, że igrzyska były razem z Mistrzostwami Europy i czekamy na kolejnego jeźdźca. Teraz jeszcze czas jest powiedzieć, co działo się w pierwszej rundzie. Och, tych emocji było tam sporo. Parkour ustawiony przez dwóch gospodarzy toru. Santiago Varela z Hiszpanii i znacznie młodszego Gregorego Bodo z Francji był wręcz idealny, bo to o tym mówi też statystyka. Trzech zawodników, trzech medalistów w rozgrywce o złoty medal. Każdy pewny jest tego medalu, a więc emocji tu jest sporo, bo każdy może zaryzykować. Te zrzutki w rundzie podstawowej zdarzały się wszędzie. Byli tacy, którzy zrzucili ostatnią przeszkodę, która teoretycznie nie była trudna, ale była ustawiona po bardzo trudnym zakręcie. Tych przeszkód było aż 15, 19 skoków. Takiego parkouru chyba jeszcze światowe jeździectwo nie widziało. No a te emocje, jak spada mistrz świata Henrik von Eckermann, który troszkę źle rozwiązał linię po rowie z wodą i musiał potem na Auxerre mocno swojego King Edwarda wypchnąć na duży skok. Co tam się stało? Co tam się stało? Tego dokładnie nie wiadomo. A Martin Fuchs, który od połowy parkouru jechał bez strzemienia i dojechał bezbłędnie prawie do końca, też zwrócił ostatnią przeszkodę. Ale teraz patrzymy. Rusza Michael van de Vleuten, brązowy indywidualny medalista igrzysk w Tokio. Wcześniej srebrny w Londynie z drużyną. Mistrz świata drużynowy. Drużynowy mistrz Europy na Verdim. A dzisiaj na wspaniałym Bouville Z, na którym był brązowy na igrzyskach w Japonii. I wszystkie linie świetnie na razie rozwiązane. Chyba troszkę krócej niż Koukouk, ale zrzuca wejście w szereg. A więc będzie za Niemcem. Na pewno powtórzy rezultat
sprzed 3 lat, przepraszam. 39-12, czas też gorszy niż Krystiana Kukuka. 4 punkty karne Michael van der Vleuten. 36-latek z Holandii, bardzo utytułowany. I Bovil, drugi medal indywidualny olimpijski tej pary. Nieczęsto to się zdarza w naszej dyscyplinie sportu, ażeby para i koń i zawodnik zdobyła w 2 kolejnych igrzyskach 2 indywidualne medale. Czekamy na ostatniego. A jest to Steve Gerda na koniu Dynamics. Jeszcze chwila i wszystko będzie wiadome. Jeszcze wrócę do rundy podstawowej. Na ostatniej przeszkodzie zrzutki zrobili m.in. Laura Kraut, Maximilian Kühner z Austrii. Oni mieli świetne przejazdy. Jeszcze wrócę do tego parkouru, bo zadania były rozłożone bardzo trudne po całej trasie. Linie i ciasne, i dalekie, i alternatywne. Z tych alternatyw mogli dzisiaj zawodnicy korzystać, bo ta norma nie była aż tak mocno wyśrubowana, co nie znaczy, że nie była trudna. Ostatni trudny zakręt na triple bar do stacjonaty i potem trudna linia, ale już wjechał Steve Gerda, mistrz olimpijski z Londynu. Wtedy na wspaniałym Dino de Bissonnet, a dzisiaj na koniu Dynamics, na którym rok temu niedaleko swojego domu, bo w Mediolanie, a to blisko Szwajcarii, zdobył złoty medal mistrzostw Europy. Zawodnik kompletny, jeśli chodzi o umiejętności jeździeckie, jak i o tytuły. 3 razy Puchar Świata, Mistrzostwo Olimpijskie w Londynie, brązowy medal olimpijski w Pekinie, w drużynie Francji. I zaczyna. Cisza na stadionie. Kompletna cisza. Boję się, że przeszkadzam. Dynamicznie i z ukosa. I już wchodzi w prawy zakręt Steve Gerda. Czy zdobędzie drugi tytuł mistrza olimpijskiego? Ależ blisko najechał na dwójkę, wyskoczył do góry Dynamics, ale ma dynamic w swoim zadzie ten koń. Dał sobie z tym radę. I krótko na bramkę wieża Eiffla. Teraz do szeregu, płynnie też wykonany ten zakręt. Pasuje, jest świetnie. Rollback 27-28 sekund, jedzie bardzo krótko, ryzykuje i zrzucił, i mistrzem olimpijskim Krystian Kukuk. Kto by się tego spodziewał? Kto postawił na tego młodego Niemca? 38-38, 4 punkty karne i Steve Gerda ze srebrnym medalem, a wygrywa reprezentant Niemiec. Christian Kukuk na koniu Checker. Steve Gerda drugi, a trzeci, podobnie jak w Tokio, Michael van der Vleuten. Jeszcze powtórka na Telewimie. No było bardzo blisko. Dynamics troszkę tutaj się położył. Nie dał rady skoczyć tej wysokiej na 165 cm. Stacjonaty bezbłędnie. Christian Kukuk mistrzem olimpijskim. Fantastyczne zawody, fantastyczny spor na najwyższym poziomie. Czegoś takiego nie widziałem i bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć, bo wszystkie konkursy były pasjonujące. I te kwalifikacje, i finał drużynowy. Wczoraj walka o 30, żeby wystąpić dzisiaj tutaj w tym finale i powalczyć o złoty medal klasyfikacji indywidualnej mistrzostw Europy. No a tak jak mówiłem, sam konkurs dzisiaj finałowy, fenomenalny, fantastyczna rozgrywka i chyba zaskakujące rozwiązanie. Szanowni Państwo, to wszystko z Paryża. Polecam podcasty portalu tylkoskoki.pl. W najbliższy weekend widzimy się i
słyszymy z Baborówka zawody CSI. Na starcie ponad 400 koni, wielu doskonałych zawodników, dwa konkursy zaliczane do światowego rankingu. Słuchajcie Państwo podcastów tylko skoki.pl.